Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne raki na czytaniu miłosnym na miesiąc marzec 2021 dla osób samotnych, tak zwanych singli. Dzisiaj zrobimy sobie rozkład przy pomocy talii Tarot 4 pory roku. Następnie wylosujemy jedną kartę z serii Wsparcie w miłości, karty anielskie i na podsumowanie jedna karta z serii Klucz anielski jako podsumowanie tego czytania. Przypominam, że czytanie jest ogólne, może z Wami nie rezonować, jest to zupełnie normalne. Zachęcam, żebyście dodatkowo odsłuchali sobie film ze swoim znakiem ascendentalnym, być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. A teraz przechodzimy do rozkładu. Karty mam już potasowane. Teraz je tylko przekładam. Już, kochani, patrzymy, co tam ciekawego marzec dla raczków zapowiada. Najpierw przeszłość. Dlaczego rak jest sam? Król denarów. Obecna sytuacja. Arcykapłanka. Połowa miesiąca. Paść kielichów. Wasze nastawienie na całą tą sytuację. Koło fortuny. Co karty radzą? Trzy buławy. Przeszkody. Rycerz kielichów. I koniec miesiąca. 6 denarów. W tle czytania mamy rycerza denarów. Więc pomalutku zbliża się do Was ktoś konkretny. Ktoś, kto jest Wami być może w wyjątkowy sposób zauroczony, zafascynowany. No nie wiem, może jest to ktoś, kogo znacie, jakiś zodiakalny byk. Ale może pojawić się też rybka, może pojawić się panna. Albo zupełnie inny znak. Jest szansa na wejście w jakiś związek pod koniec miesiąca, ale po kolei. I teraz tak, co z przeszłości? Albo raki kierowały się myślą, że najpierw kariera zawodowa, ustabilizowanie swojej sytuacji zawodowo-finansowej, tak zwane ustatkowanie się, dopiero później myślenie o poważnym, stałym związku. Więc być może tutaj niektóre z Was oddawały się pracy, robiły karierę. Natomiast niektóre raki być może zakończyły relacje z bykiem, panną bądź koziorożcem. Była to długoletnia relacja, stała relacja, prawdopodobnie małżeństwo. No, coś się zakończyło. Widocznie tak musiało być. Więc tutaj albo zapracowanie, albo po prostu zakończył się jakiś długoletni, stały związek. No raczej to drugie, bo mamy trzy miecze, czyli rozczarowaliście się być może jakąś osobą, zawiedliście się na niej i związek się rozpadł. Obecna sytuacja. Obecna sytuacja pokazuje, że rak jest taki troszeczkę tajemniczy, troszkę w ukryciu, troszkę przewidywalny, ostrożny, przesądny, bardzo taki skupiony na, może nie na sobie, ale wyciąga jakieś wnioski z przeszłości, czyli jest jakaś mądrość życiowa w tym, jakaś dojrzałość. No, może być też tak, że niektóre raki gdzieś tam potajemnie podkochują się w kimś, a może ukrywają jakiegoś adoratora, może ukrywają się przed znajomymi, przed rodziną, że nie jest to oficjalna jakaś relacja, ale coś tam mniej więcej się już tworzy, być może z kimś rozwijacie jakąś relację, ale jeszcze o tym nie mówicie, tak? Czyli jest to zakryte przed światem zewnętrznym, tylko Wy o tym wiecie. Natomiast arcykapłanka jest to taka ostrożność, tak? Przewidywalność i takie jakby stopniowe badanie, rozszyfrowywanie tej nowej relacji. Chcecie, żeby po prostu to się rozwijało swoim rytmem, nic na hura, pomalutku. Być może niektóre z Was no, są gdzieś w jakimś ukrytym związku, tak? Czyli jest ta tajemnica, która na razie ma nie ujrzeć światła dziennego. Jest to też informacja, że być może niektóre z Was leczą jakieś rany, jakieś właśnie emocjonalne rozdarcie po właśnie nieudanej relacji. Co w połowie miesiąca? W połowie miesiąca pojawią się jakieś uczucia. Mamy pazia kielichów, który jest bardzo podekscytowany.
rozemocjonowany, przewrażliwiony czasami na swoim punkcie, może niezdecydowany, ale no, można powiedzieć, że serce zaczęło mocniej bić, pojawiają się jakieś motyle, być może ta znajomość rozwija się na tyle dobrze, że z przyjaźni, ze zwykłej znajomości może przerodzić się w to fajną miłość, fajny związek. Paść kielichów jest to karta, która pokazuje, że coś zaczyna się z Wami dziać. Już tej osoby nie postrzegacie jako tylko znajomy, przyjaciel, tylko zaczyna coś więcej się tutaj w Waszym zachowaniu zmieniać. Jakaś chemia zaczyna działać. Może zaczynacie wreszcie kierować się uczuciami. Albo i za głosem intuicji. Zobaczmy. Mamy kartę sądu ostatecznego, więc chyba tutaj już pożegnaliście się z jakimiś przykrościami. Być może ten czas, który sobie daliście na to, żeby odpocząć na razie od związków, żeby po prostu zaleczyć jakieś rany, jakieś wszelkie objawy tego rozczarowania. No i tutaj można powiedzieć, że jesteście na powrót w świetnej kondycji. Ostatecznie rozliczyliście się z przeszłością, jesteście gotowi na to, żeby poznać kogoś nowego, zaangażować się w nową relację. Być może komuś wybaczyliście, być może komuś, z kimś się pogodziliście. No, niektóre raki niewykluczone, że będą chciały wrócić do jakiejś swojej miłości, relacji sprzed lat. Ale raczej chodzi tutaj o to, że to, co było, minęło, pogodziliście się z tym, rozliczyliście przeszłość i jesteście gotowi zacząć zmiany w swoim życiu. I to pokazuje karta koła fortuny, tak? Wchodzę w nowy etap. Rozkręcam się na nowo. Chcę zmienić swoje życie, chcę być szczęśliwy, chcę szybkich zmian i powrotu do tego szczęścia, do stabilizacji. Niektórzy z Was być może planują jakiś wyjazd, czyli takie już poważne zmiany naprawdę w swoim życiu, czyli na przykład zmiana miejsca zamieszkania, zmiana pracy, opuszczenie być może lokalizacji miejsca, która przypominałaby Wam poprzednią relację. No czasami tak jest, nawet mi piszecie, że jeżeli faktycznie partner dał Wam w kość i bardzo nieładnie się zachował, chcecie wyprowadzić się nawet z tego samego miasta, żeby nie natknąć się gdzieś na niego albo po prostu nie mieć cały czas szansy, żeby wróciły wspomnienia i stare rany gdzieś tam zaczęły znowu się rozdrapywać. Więc tutaj rak jest gotowy na zmiany, na to, co przyniesie los, tak? Tak jakby się poddaje temu losowi, ale chce, żeby to wszystko zmierzało w dobrym kierunku. Mamy kartę świat, czyli szczęśliwe zakończenie pewnego etapu w swoim życiu i wkroczenie w nowy. Niektórzy wyjadą za granicę, tam będą szukali swojego szczęścia, a inni po prostu pozamykają stare rozdziały swojego życia i otworzą się na to, co nowego świat im zaproponuje. Jaka jest rada od kart? No właśnie to, co przed chwilą powiedziałam. Patrz optymistycznie w przyszłość, kochany raku. Dokonałeś już jakiegoś podsumowania w swoim życiu, na coś się zdecydowałeś. Nie wracasz już do tego, co było. To, co było, już upadło. Jest za Tobą. Teraz trzeba wypatrywać te gwiazdki z nieba i wierzyć, ufać sobie i mieć nadzieję, że ta osoba Wam przeznaczona, osoba, z którą będziecie szczęśliwi, jest gdzieś, no, daleko na horyzoncie i trzeba jej wypatrywać, tak? To jest też planowanie podróży, planowanie swojej przyszłości, planowanie dobrego związku, więc idźcie za tym. Jeżeli intuicja Wam mówi, żeby zmienić coś w swoim życiu, zrobić ten krok do przodu, podjąć pewne decyzje, idźcie za tym. Co stoi na przeszkodzie? Na przeszkodzie może stać właśnie wrażliwość Wasza, być może skromność, takie wyciszenie, nieśmiałość, wstydliwość, branie wszystkiego na emocje, tak? Czyli jesteście osobami bardzo wrażliwymi, tak? No, kielichy to Wasza energia, więc tutaj cóż się dziwić. Natomiast może chodzić też tutaj o jakiegoś skorpiona. Może chodzić po prostu
o jakieś zmiany, które muszą być może troszeczkę zahartować Wasz charakter, żebyście mogli zupełnie w pełni otworzyć się na to, co nowe, tak? Nie przeżywać tego, nie ukrywać też tych swoich emocji wewnątrz siebie, bo wydaje mi się, że rak ma dużo, dużo fajnych emocji, jest otwarty, naprawdę jak kocha, jest taki romantyczny, jak kocha to całą, że tak powiem, sobą. Natomiast ma problem z okazywaniem tych uczuć i być może tutaj trzeba bardziej popracować nad swoją osobowością, otworzyć się troszeczkę na kontakty z nowymi ludźmi, tak? Nie bać się, nie wstydzić, nie blokować, tak? I nie starać się nie widzieć problemu. Co na koniec miesiąca? No na koniec miesiąca mamy szóstkę denarów, więc tutaj ktoś zwróci na Was uwagę. No może ten przysłowiowy zodiakalny byk. Ktoś w nowej pracy, jeżeli wyjeżdżacie za granicę, podejmujecie nową pracę, być może tam pojawi się ktoś interesujący. Ogólnie koniec marca jest to takie dojście do równowagi, do takiej harmonii, do balansu w życiu. Odnaleźliście tą harmonię, odnaleźliście ten spokój, można powiedzieć, że mocno, twardo stoicie na ziemi, bo denary to jest właśnie taka stabilizacja i teraz jesteście gotowi ofiarować komuś siebie, przyjąć też kogoś zainteresowanie, po prostu współpracować i no i starać się o tą relację, tak? Wreszcie wyjść do ludzi i otworzyć się troszeczkę na to, co nowe. Pomalutku, stopniowo, bo rycerz denarów pokazuje, że no, ktoś się zbliża, ktoś, kto być może Was w jakiś sposób wyjątkowy oczaruje, ktoś, kto jest konkretny w swoich zamiarach, kto będzie Was obsypywał prezentami, być może właśnie nawet będziecie się z nim zaręczać, ale to jeszcze trochę. Natomiast jakieś konkrety, jakieś sygnały, że jest dobrze i jest szansa na ten związek, tak? Już niebawem zobaczycie, zauważycie. Tylko pozwalacie sobie na ten powolny rytm. Nie od razu, nie na hural, tylko stopniowo. Jeżeli pojawi się jakiś byk, jak najbardziej będzie Wami zainteresowany, będzie Wam odpowiadał, wejdziecie w to, ale bez jakichś takich od razu dalekich planów na przyszłość, pomalutku, żeby się bliżej poznać, żeby dać sobie czas na to, żeby się upewnić, że to jest ta właściwa osoba. No i to chyba tyle. Będziecie też zadowoleni z efektów swojej pracy nad sobą, czyli sami zauważycie, że te starania, że praca i ćwiczenia być może swojej strony emocjonalnej przynoszą korzystny skutek. No i jeżeli myślicie o jakimś wyjeździe, to on dojdzie do skutku, tak? Więc tutaj podróż, która będzie w miesiącu marcu zrealizowana. Ktoś nowy się pojawi, będziecie nim zainteresowani, wyjdziecie z propozycją, bądź on względem Was wyjdzie z propozycją. Myślę, że tutaj przyjmiecie jakąś ofertę. No chyba, że tutaj już coś, jakiś zalążek jest w połowie marca i będziecie po prostu dalej to rozwijać, bo będziecie czuły raki, że ta osoba poważnie Was traktuje i też kieruje się tymi samymi wartościami, co Wy. Też chce stabilizacji, stałego partnera, poukładanego życia, a nie skakanie z kwiatka na kwiatek, jakieś romanse, jakieś przygody, flirty i tymczasowe związki. No tutaj widać, że raka to zupełnie nie interesuje, nie interesuje to też potencjalnego przyszłego partnera. No właśnie, jakaś podróż. No myślę, że zaryzykujecie jakąś nową relację. A czy się uda, to zobaczymy w kolejnym miesiącu. Jaka rada dla Was, kochani? 6 mieczy, czyli zacznijcie zmiany od siebie, jeżeli planujecie jakiś wyjazd, przeprowadzkę, wybranie nowego kierunku swojego życia, idźcie za tym. A na co, na kogo uważać? 7 mieczy.
Musicie uważać na to, bo wydaje mi się, że dotarłam tutaj do tych raków, które są bardzo skromniutkie, takie ciche myszki, co nieśmiałe, właśnie siedzą w domu, ukrywają się przed światem zewnętrznym, tylko praca i tam swoje jakieś sprawy. Więc tutaj no, troszeczkę musicie się otworzyć, działajcie sprytnie, róbcie swoje bez względu na to, co kto mówi, nie bierzcie wszystkiego do siebie, natomiast uważajcie też na osoby, które są Wam nieżyczliwe. Przede wszystkim, żeby ktoś Was nie oszukał, nie okłamał i w jakiś tam sposób no, nie wykorzystał, tak? Zwróćcie na to uwagę, na jakiegoś krętacza, który może gdzieś tam się po drodze przez Wasze życie przewinąć, więc weryfikujcie, weryfikujcie wszystko, bo teraz naprawdę dużo jest takich przypadków, gdzie można się naciąć na nieuczciwą osobę i anioły. Przyciąganie. Proszę bardzo. Przyciągasz romantyczną miłość poprzez pełne radowanie się obecną sytuacją. No właśnie, więc wydaje mi się, że rak wyzwolił się tutaj z jakichś przykrych doświadczeń, uzdrowił siebie, wrócił do kondycji, wrócił do formy emocjonalnie, no i teraz być może właśnie chce coś zmienić w swoim życiu. Pogoda ducha, że tak powiem, mu się odrodziła, pozytywne nastawienie jest, tylko troszeczkę takiej otwartości, mniej tajemniczości, no ale tajemniczość też jest dobra, bo to jak wszystko powiemy od razu, jak nas powiedzieć swojemu partnerowi na pierwszej randce, no to też nie jest dobrze. Pomalutku się odkrywamy, tak? Ale się odkrywamy. No dobrze, kochani, i co aniołek na zakończenie? Jesteś obdarzony wieloma talentami, wykorzystaj je, raku. No i tutaj mamy pieniążek w ręku tego aniołka. Pieniążek, czyli praca, materia, sprawy zawodowe, ale też praca nad sobą, praca nad swoimi wyznaczonymi celami, tak? Więc tutaj nie odpuszczajcie. No i kolor pomarańczowy, kolor ognia, kolor działania, zaangażowania i ufania sobie, tak? Więc wykorzystaj, raku, ten potencjał, wykorzystaj ten zapał, i zacznij konkretnie realizować swoje marzenia w swoim życiu uczuciowym. Moi kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, czytanie ogólne nie dla wszystkich, może tylko dla jednego raczka. Piszcie w komentarzach, jak Wy to widzicie. Sprawdźcie swój znak ascendentalny, tam na pewno będzie dodatkowa informacja. Jeżeli jeszcze nie znacie znaku ascendentalnego, link w opisie tego filmu przeniesie Was na stronę, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć. Oczywiście, jeżeli znacie dokładną godzinę i miejsce swojego urodzenia. Życzę Wam wszystkiego dobrego w marcu, dużo miłości, pogody ducha, wiary w siebie i zdrowia przede wszystkim. Widzimy się na kolejnych filmach. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, raki. Pozdrawiam.